seemed on being that good. Dzień dobry wszystkim, nie było pogadanki na początku odcinka, zaskoczyłem was, a jak, zaczynamy sobie od razu od powtórek, na początek AMX50B, Team Kill Party Girls, jak tu ładnie opisał swoje zachowanie w każdym meczu pan Son of Sam 86, wspomnianym AMX-ie 50B. Jego jedynym zadaniem w tym meczu będzie uprzykrzanie życia innym graczom. Na początek sobie bierze za cel naszego AMX-a, już go tutaj delikatnie od tyłu przepycha, ale zaraz sobie zobaczy lepszy cel, który wątpię, żeby się bronił, jakim będzie T-54. Podjeżdżamy sobie do tyłeczka i pach w dupeczkę z zaskoczenia, a jak? A tu surprise, T-54 do jeden strzał. Przy okazji AMX zbiera jak debil jeszcze od czołgów, które pokazały naprzeciwko. Tym razem troszeczkę się wyjazd nie udał, ale szukajmy sobie kolejnej ofiary, którą będzie oczywiście T-Dek. Tutaj stoją dwa T-Deki, TS5 i nasz bohater oczywiście powtórki, który mi to przesłał w Ester Fale. Na razie AMX sobie bierze za cel ósmotierowego Amerykańca. Delikatnie go wypycha i od razu ucieka. Zobaczcie, jakie to jest dziwne stworzenie. Teraz sobie naszego STRFA przepycha właśnie, czyli bohatera powtóreczki. TS5 zaczyna też powolutku tutaj pomagać naszemu bohaterowi. AMX tutaj kolejne buły jeszcze troszkę i powinien zaraz zejść. W tym momencie znowu dobiera się do TS5. No cały czas robi to samo, nie przestając być po prostu debilem. W tym momencie TS5 niestety robi się niebieska. AMX spycha naszego STRFA. Jest na dobicie. Przydałoby się podbić tej i to właśnie czyni nasz bohater. Całe szczęście, ale i tak prawdopodobnie bitwa może być przegrana, ponieważ lewa strona przepchnięta, bo drużyna musiała się uganiać za idiotą w AMX-ie 50B. Gratulacje! Kolejna powtórka pokaże wam, jak skutecznie odczytywać mapę i myśleć taktycznie. FV pisze już na czacie, awesome map, zero cover and 3 clickers I'm out by. No, jak zrobi, jak napisał, tak zrobi, pewnie się domyślacie. W głowie pana FV-a taka myśl się pojawiła, że ta mapa nie daje żadnej osłony. No faktycznie, jeśli się jedzie FV na pierwszą linię, to raczej na osłonę nie liczcie. No i faktycznie też były te trzy artki, które mogą troszeczkę zniechęcić do rozgrywki, co nie zmienia faktu, że raczej topienie się na samym początku gry dychą, która ma potężny wygar, nie jest czymś, co stawia takiego gracza w dobrym świetle. Zawsze trzeba troszeczkę powalczyć, zawsze się zrobi jakiś tam damage, zawsze coś tam się zrobi, jeśli chodzi po asyście, co cokolwiek się wykryje, w zależności jakim pojazdem gracie. Nie rezygnujcie od razu, jak widzicie trzy arty u przeciwnika. Oczywiście to może mocno zdemotywować. Obecnie matchmaking strasznie często, gęsto losuje właśnie po trzy arty w drużynie. Nie wiem, czym jest to związane. Prawdopodobnie misjami osobistymi. Ale pamiętajcie, no starajcie się cokolwiek zrobić. Nie jak ten FV, który w tym momencie właśnie Niemen 443 utopił się w sadzawce po prawej stronie. Nie róbcie tak. Bądźcie facetami i pokażcie, o ile nimi jesteście, albo bądźcie prawdziwymi babami i pokażcie, na co was stać, nieważne jaki matchmaking macie. Mało wam powtórek na F-fale, proszę bardzo, tym razem sojusznik, którego nikt by nie chciał mieć w drużynie. Widzimy, nasz kolega w Mausie przepycha się z 7-5, dałby sobie radę, ale nie. Pomoże nam FV, który i zarówno nas, jak i wspomnianą 705. Bo po co poczekać, aż Maus się odlepi? Lepiej pierdzielnąć na pałę z haeczka, który, pamiętajmy, zadaje obrażenia wszystkiemu, co jest naokoło, od swoich odłamków. Nieważne, czy to jest sojusznik, czy je. No, oczywiście FV jest dumny z swojego zachowania. Brawo, 2 kile, a raczej minus 1 już ma, to jest ciekawe, więc jak widać, sojusznik na wagę złota. Przed wami mapa, która w tym odcinku przyciąga cały szereg debili i idiotów. Zobaczmy sobie pierwszego z nich. Jest nim Is, który jest 7 na 6. Bardzo ważna informacja. No i na 8 oczywiście, ale działko ma zajebiste. On by mógł spokojnie mocno tutaj podziałać, ale co robi Is? Is stwierdza, że się ustawi w krzaczkach na samym końcu mapy. Nie straszna mu jest tu trąba powietrzna. Troszeczkę wieje dzisiaj. Stoi sobie w krzaczkach i co? I czeka. I oczywiście
swoje dywagacje na czatku musi pisać. Shut up, cripple, you the cripple, to jest słowo klucz u tego człowieka. Bardzo możliwe, że ma jakieś tutaj wspomnienia z dzieciństwa i te swoje kriple wszędzie będzie wciskał. Widzimy, teraz trafił naszego bohatera za zero na szczęście, a raczej się odbił, więc celować też raczej nie potrafi. Stoi cały czas jak taki słup soli i nie wiadomo na co czeka. Oczywiście przy okazji sobie tutaj swoje tyrady jeszcze na czatku pisze. Cały czas o kriplach, może to jest jego jakiś fetysz, może lubi małe kubitki, kto wie, albo takie powykręcane. Gulliver play pussy from you cripple, kurwa, mothers or loser, to był cytat, tego nie będzie wypikiwanie. No i cały czas właśnie tak wygląda gra prawdziwego, zawodowego gracza World of Tanks. Stoisz sobie na końcu i czekasz, aż drużyna przeciwna sama do ciebie przyjedzie. W tym wypadku spoiler, kolega się nie doczeka, bo nasza drużyna sobie świetnie poradzi bez niego. Całe szczęście, ale też sobie pomyślcie z drugiej strony, ile facet musi takich bitew zagrać, żeby mu spadło tyle expa, żeby kolejne czołgi grindować. To jest siódmy tier, on tak prawdopodobnie gra wszystkie mecze, więc zobaczcie, ile tych bitew musiałby rozegrać, żeby zdobyć dyszkę. Mnogość, no i gdzie tu ta przyjemność z rozgrywki i gdzie w ogóle jakikolwiek sens rozgrywki? Ja tu sensu nie widzę, tak samo jak samego jestestwa tego gościa w ISie. Przed wami kolejny honorowy gracz z naszych kochanych randomków. W tym razem zwróćcie uwagę na kolegę w KV2, pan Owi968, który już na samym początku nie będzie się trochę krygował z podjazdem na tą całą plażę. O co chodzi? Moi drodzy, jeśli chodzi o mapę Overlord, plaża zazwyczaj jest odpuszczana. Dlaczego? Ponieważ łatwiej sobie tutaj przepchnąć wszystko na środku, dopiero potem pozamiatać czołgi, które będą ewentualnie tą plażą szły. Oczywiście są wyjątki, czasami się zdarzy, że cały pusz poleci tą plażą i wtedy jesteście po prostu w czarnej D, bo się skupiliście na samym środku, chociaż i same podjazdy też są spoko do obrony. Co jest mimo faktu, że jeśli grając czołgami ciężkimi na topce, cała wataka wali się jeszcze na tą plażę i do tego jeszcze stanie się na środku, no to już w ogóle raczej umarł w butach, bo jak widzimy, środek praktycznie już zaczyna być przepychany przez czołgi przeciwnika i zaraz bitwa się skończy. Co też zobaczy pan w KW2, który stwierdzi, że no dobra, bitwa przegrana, nie będziemy tu więcej walczyć, trzeba z honorem odejść z tej mapy. Jak wygląda honor według pana Owi968? Otóż podjeżdżamy sobie do bunkra i napierdzielamy w niego z naszego potężnego działa z hajeków, żeby sobie też jakąś krzywdę zrobić. Tak właśnie wygląda najbardziej honorowe zakończenie randomka, jeśli chodzi o niektórych graczy. I nie mówcie mi, że tak, trzeba się topić, po co więcej dawać fragów. Nie o to chodzi. Chcecie pokazać, że macie jaja, walczcie do końca i pokażcie, że coś tam potraficie jeszcze zrobić, a nie topcie się albo właśnie kończcie przygodę jak ten oto debil na 3 strzały nawet. Nie róbcie tak, pamiętajcie, pokażcie, że macie jaja i walczcie zawsze do samego końca. Przed wami sytuacje, jakich wiele na randomkach i często właśnie mi o tym powtórki przesyłacie. Raczej ich nie pokazuję, bo to są małe przewinienia, ale oczywiście bardzo odczuwalne, więc macie przykład. W tym razem Mateusz trafił na kolegę w KW85, który za chwilkę wywinie się trochę delikatnie do tyłu i zobaczycie zaraz, co się stanie. Pewnie już będzie, o co chodzi. KW85, pan Wiktor się delikatnie obraca i zaczyna przepychanie naszego kolegi w Arlu. Prawdopodobnie, tak nie mam. KW85 nie jest graczem ogarniętym, pewnie nawet nie zobaczył, że zahaczył naszego Arla. Co jest mija faktu, że właśnie przez jego zachowanie nasz bohater ginie pod ostrzałem przeciwników. Oczywiście KW sobie z tego nic nie robi, cały czas próbuje sobie tutaj postrzelać, źle się ustawiając, nawet się nie kontując, zaraz tutaj kilka kolejnych buł w czambu i tak skończy rozgrywkę. Takich powtórek mam pełno, więc nie oczekujcie, że będą lądować w każdym odcinku. Zazwyczaj jak widzę debila, który lubi sobie tutaj życie innym graczom pouprzykrzać, gra jakimś w miarę mobilnym czołgiem i na niższych tierach, żeby móc sobie szybciej zmienić flankę, żeby móc łatwiej dojechać do swoich celów, powiedzmy kolokwialnie. Tu mamy przykład zupełnie inny, tu mamy przykład większego wyzwania. Pan Melme Steiner stwierdził, że porobi to wszystko, ale mausem. Na początek trzeba przepychać naszego FV, jak widzimy Progetto myśli, że to nasz FV blokuje mausa i jeszcze dostaje od niego pestkę, no brawo Progetto.
Swoją drogą, potem Progetto jeszcze zostanie... O właśnie, Karma szybko wraca, bo Maus stwierdził, że teraz zablokuje sobie Progetto i ten będzie tak chwilę wisiał nad Mausem. Progetto cały czas nawala w Mausa i nie tylko swoimi pociskami, więc prawdopodobnie zaraz zakończy rozgrywkę, ale o tym się przekonamy za chwilę. Nasz bohater w fale ma chwilę wytchnienia, więc ucieka sobie, a raczej zmienia pozycję na swoją wcześniej upatrzoną, czyli tutaj na tak zwaną góreczkę po prawej stronie, ale spokojnie, Maus się toczy, Maus ma plan, Maus ma też czas, więc może spokojnie sobie dojechać i jeszcze tutaj troszeczkę życia poprzyśleć. Jest też wspomniany Progetto, który widzi, co się dzieje. Widzimy, Maus teraz próbuje znowu przepychania naszego FV-a. Progetto już dojeżdża i po raz kolejny peski posyła w Mausa, robi się niebieski i kończy rozgrywkę w tym momencie, dostając bana. A Maus cały czas przepycha FV-a. Ten sobie oczywiście za bardzo z tego nic nie robi, delikatnie się wycofuje, nawet jeszcze chyba raz strzelił do Mausa, z tego co widziałem. Znowu po raz kolejny próbuje odjechać i Maus w tym momencie, pokazując wieżę, strzelając do naszego bohatera, nie trafiając go na szczęście, pokazując wieżę, znika z pola walki dosyć szybko. Tak się kończy właśnie rozgrywka, będąc debilem na polu walki. Mamy jeden czołg w garażu, mamy drugi czołg w plecy, ponieważ ma bana, i naszego FV-a, który za wiele w tym tutaj bitwie nie zrobił. Znakomita rozgrywka. Jak mówiłem kilka powtórek temu, mapa autostrada przyciąga wszelkich decydentów i mamy po prostu powtórkę z rozgrywki, najprościej mówiąc. Zwróćcie uwagę na kolegę w Mausienie, który na początku jechał dobrze, ale stwierdził, że nie, jednak pojedzie sobie w drugą stronę. I co zrobi? Oczywiście za przykładem kolegi w Isie kilka powtórek temu, stanie sobie na najdalszym odcinku mapy i będzie tak stał do usranej śmierci. Przy okazji oczywiście swoją inteligencję pokazując na czatku, pisząc odpowiednie zwroty, które są odpowiednie też oczywiście pewnie w jego środowisku. Jak widzimy, bitwa przyspieszona, czas tutaj sobie leci, mapkę macie trochę większą, bo oczywiście jest Mausien poza zasięgiem naszego bohatera. To też zwróćcie uwagę, jak mi wysyłacie powtórki, postarajcie się przynajmniej, żeby chociaż troszkę ta akcja była w zasięgu waszego rysowania, a nie, że po prostu wszystko się dzieje poza. To jest po prostu wyjątek, po prostu mogę teraz w tym momencie mapkę powiększyć i dzięki temu widzicie, co się dzieje. Mausien cały czas stoi tam, gdzie stał, bitwa się powolutku składa, niby jest 3-4, ale zaraz poczekajcie spokojnie, bo zaraz tam przepchają się z lewej strony i wtedy Mausien będzie miał spore problemy. Miasto też zaraz padnie, a Mausien tutaj sobie pisze, czy to lole, czy nie lole. Tutaj poprawia, że on nie jest Mausem, tylko jest Mausienem, bo ktoś tak napisał. No wiadomo, to jest teraz najważniejsza kwestia, żeby poprawiać lingwistycznie. Oczywiście chłopaki się burzą strasznie na czatku. Po kolei tutaj zaczynają wyzywać naszego kochanego gracza Limulentem Past w Mausie. Jak widzimy wcześniej, jak powiedziałem, bitwa się składa 9-11, miasto przepchane. Góra się obroniła jakimś cudem, ale teraz wszystko zależy od Mausiena. Zobaczcie teraz, zobaczcie ten wyciąg. To będzie dobry wyciąg. To będzie na pewno dobry wyciąg. To była decyzja świadoma naszego bohatera. On w tym momencie powybija wszystko, co mu przyjedzie z miasta. Ma tam obiekta, ma 5A, ma 5 heavy. Zobaczymy, ile pożyje. No, pożył dosyć krótko. Niestety, taktyka raczej się nie sprawdza, zwłaszcza na super ciężkim czołgu niższego tieru. Ostatnio kilka cierpkich słów padło w stronę Multiego oraz jego klanu Apas, więc teraz troszeczkę trzeba to wyrównać. Pan wymiatacz w STB1 tutaj sobie robi chyba dobry wyniczek i chciał teraz pomiędzy pojechać po Artę, ale nasz bohater go wyprzedza, co kończy się tym, że STB1 gąskuje naszego bohatera, robiąc się niebieski, czyli coś tam wcześniej już trochę postrzelał. Niestety Artka jest z drugiej strony, więc kolego, nie zdobędziesz tego fraga, a przy okazji dostajesz kilka bułek jeszcze w plecy od kolegi w Progetto. Tak się kończy chciwość niektórych graczy w World of Tanks. Dawno nie było jakichś lolków, więc czas to nadgonić. Trójeczki, dwójeczki, nasz bohater TKS-20. Ktoś w ogóle gra tym pojazdem jeszcze? Chce sobie tutaj oczywiście zrobić nawet niezły wynik, ale już widzimy T2 Light na swoim czatku. Tutaj dosyć ciekawą tyradę napisał. Nie wiem, co to jest, jakiś chyba binarny kota, bo specjalny ichniejszy język tego plemienia. Ale już widzimy, że powolutku zaczyna naszą TKS-kę delikatnie szturkać. No ale wiadomo, to się zdarza czasami, jak się jedzie do przodu, no to można tam szturkać niechcący jakiegoś gracza. Przy okazji jeszcze na kamieniu zatrzymał, no widać, o, jeszcze na MK, bardzo dobry kierowca. Nasz bohater w TKS-ie już zajmuje bardzo zresztą fajną pozycję na takim wzniesieniu. T2 Light po raz kolejny nie trafiał, mało się nie spierdzielił ze skały, ale już spokojnie nawrócił swój czołg i zaczyna to
co miał w głowie przez całe 30 sekund przed rozpoczęciem rozgrywki, czyli nękanie naszej TKS-ki non-stop, szturcha, przepycha, popycha, tutaj delikatnie coś tam trafia w nią, teraz widzimy, zebrał kilka strzałów, znowu nie trafia w TKS-a, no niestety mobilność tych paluszków nie jest taka, jak powinna być, ale cały czas, jak widzimy, nasz gość, nasz kolega w TKS-ie raczej nie postrzela, no zrobił teraz jeden duży błąd, zabił te dwa lighta, co skończyło się banem. Dlatego pamiętajcie, jeśli ktoś was nęka, pierwsze co robicie, zdejmujecie palec ze spustu. Niech tam se pojeździ, ale przynajmniej wy jesteście czyści. Przed wami kolejny pokaz oratorski oraz umiejętności oczywiście. Na czatku pada od kolegi T62A. Again, idiots, debils, Russian, harriots, all die in carcel, losen. Przypominam, to, tak wam tylko powiem, to jest jakiś makro, bo on to często pisze. T62A, dyszka na ósemkach. Co zrobić na mapie kopalnie takim czołgiem? No wiadomo, można zrobić sporo, ale nie wchodzi w grę u kolegi Didavasa, który skampi się za kamieniem, dodatkowo wypychając kolejnego idiotę, który upchał się w krzakach czołgiem średnim na Lansenie C. I tak sobie chłopaki B2 stoją i patrzą, co tam się dzieje na szczycie. Oczywiście też jest 2, zazwyczaj nie ma przestrzału, to trochę się pobawi tutaj, przepychając naszego Lansena. Debil do kwadratu, ale cóż, jak widzimy, Lansen się odgryza, strzelając mu w gąskę, co rozciecza naszego bohatera i zaczyna po raz kolejny przepychać kolegę w szwedzkim pojeździe. Chwila teraz takiego zawahania, chłopaki patrzą na siebie, jak takie dwa wściekłe koty przed bramą. Na razie jest spokój, ale też jest 2A cały czas sobie stoi z tyłu i nic nie robi, że nasza drużyna dostaje powolutku w ciry. Oczywiście bardziej by się przydał tam na górce, żeby cokolwiek porobić na szczycie, ale po co? Dyszka nie jest po to, żeby grać na pierwszej flance, na ósemkach dyszka jest po to, żeby blokować ósemki, które zaraz po prostu poginą pod naporem przeciwników i oraz po to, żeby ponarzekać sobie na czatku, bo na tym polega cała rozgrywka. Ok, jednego się pozbył, ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. Jak widzimy 0 do 5, więc a też 2 ma cały czas full hubsa, więc spokojnie może tutaj się trochę podziałać, więc to jeszcze nie koniec, jednego się pozbył, więc pora na może coś więcej pokazać w tym meczu niż tylko stanie w jednym krzaczku na samym tyłu mapy. Dostaje kilka strzałów, chowa się za kamyczkiem, nie wiem po co tak naprawdę. Widzimy górka zdobyte, tak zwane kopalnie, więc tutaj nawet gdziekolwiek się ruszy, to będzie miał przestrane. Kolejne strzały dostaje w boczek. W tym momencie stwierdza, że no, wypadałoby się ruszyć i z całego kopyta rwie do przodu, żeby co zrobić? Żeby bronić flanki, żeby strzelać do przeciwników? Absolutnie nie. Jego kolejnym celem jest T55A oraz grille. Jak widzimy, w tym momencie wjeżdża w tyłek medowi, przy okazji blokując go dosyć mocno, przez co kolejny pojazd jest wyłączony z rozgrywki. W tym momencie ginie grill, T55A przepycha się z naszym T62A, zaraz pewnie odda strzał w tego kolegę, co niestety skończy się tym, co, o właśnie, T55A zostaje nieruchomy, czyli dostaje bana, a T62A cały czas jeszcze żyje jakimś cudem. Powinien pierwszy zdechnąć od razu, jak tylko bitwa się rozpoczęła, ale jak widać, WG ma tutaj swoje jakieś priorytety, jeśli chodzi o dobór graczy. Zazdrość to parszywa cecha, a zazdrość połączona z biciem debilem to jeszcze większe kombo. Jak często się spotykają z takim kombo gracze, którzy grają E25. Pojazd, który dosyć często, gęsto jest nękany przez autobusy, dlatego głównie, że po prostu zazdrość bierze górę, ponieważ ktoś ma ten pojazd, a ta druga osoba nie. W tym wypadku nie wiem, co było przyczyną, ale T50-2 stwierdził, że poprzeszkadza naszemu koledze w E25, samemu nie robiąc nic. W tym momencie dostaje strzał od naszego bohatera, niepotrzebnie zresztą. To mógł sobie darować. Jak mówiłem wcześniej, jak ktoś was tutaj nęka albo po prostu próbuje was tutaj sprowokować, pierwsze co robicie, palec ze spustu i niech sobie gościu pojeździ z przód, z tyłu, może coś tam uda się zrobić współtowarzyszom, żeby go odgonić. Niestety też nasz bohater troszeczkę puszczają nerwy na czatku, jak widzimy, dosyć nieprzyjemne teksty padają na wspomnianym czacie, ale wiadomo, czasami takie zachowanie potrafi mocno, przez co cała rozgrywka już przestaje być dosyć nieprzyjemna, jeśli chodzi o zabawę w tej grze. A T52 cały czas sobie staje przed nami, blokuje nas, przepycha, blokuje strzały, przy okazji dostaje pociski od innych graczy, z drużyny przeciwnej, bo oczywiście nie potrafi się dobrze schować, ale wiadomo, dla niego teraz najważniejszym celem jest uprzykrzanie życia naszej pchełce, która niestety nie za wiele tutaj w tej bitwie już nie zrobi. 2 do 6, więc nawet bitwa przegrana, w tym momencie też nie ma nawet co bronić.
Więc raczej nie ma sensu dalej nawet kombinować, żeby coś tutaj postrzelać, ale nie naszego bohatera. Całe szczęście, jak mówiłem wcześniej, ten próbuje cały czas jeszcze trochę postrzelać. Widzicie teraz przewagę przeciwników po prawej stronie, przemieszcza się, zanim oczywiście leci idiota w T-50 Myśnik 2, który nadal go blokuje. Nie wiem, co to jest w ogóle za przyjemność z całej rozgrywki, blokowanie naszego współtowarzysza. Teraz widzimy, T-52 stwierdził, że o, może wypadałoby coś postrzelać, ale chyba raczej to już jest bitwa przegrana i T-52 raczej tutaj wiele nie zrobi i po raz kolejny nerwy dają o sobie zdać. Szkoda. Mowan debili w lolkach, proszę bardzo, po raz kolejny T-50 Myśnik 2 będzie antybohaterem. Na razie skupmy się, co robi nasz bohater, czyli T-67. Ustawia się w fajnej pozycji, będzie strzelał do przeciwników, którzy będą przyjeżdżali sobie dołem, ale nie będzie miał do tego zbytnio szansy, ponieważ Pawełek 782 już ustawia się za jego dupeczką i zaczyna go mocno przepychać w stronę przepaści. Nie wiem, czy nasz bohater tego nie widzi, czy nie, stara się przyhamować, czy nie, ale chyba to mu się zda na niewiele, ponieważ Paweł całym uporem pcha jakiego stary wieczorem naszego bohatera. Ten ląduje oczywiście na ziemi i ginie w tym momencie. Paweł jest zadowolony, robi się niebieski, przynajmniej ma jakiś kolorek ładny i sam się ustawia w krzaczku, gdzie będzie strzelał do przeciwników, ale spokojnie, jak zawsze powtarzam, karma to suka i wraca z mocnym walnięciem w ryj. Pawełek nie jest świadomy, że właśnie w tym momencie do jego dupy zaraz dobierze się MX-12T, który robi to samo, co właśnie Pawełek przed chwilą naszemu T-67. I już jak myślałem, że z tradycji stanie się zadość, że jednak Pawełek dostanie to, na co liczył, Pawełek się budzi i niestety ucieka za domek. Jakże bardzo odważny sposób ten, dzięki temu unika spadków przepaść, ale przy okazji też raczej się więcej już nigdzie nie ruszy, bo wie, że już na niego czyha AMX-12T. I tak ta bitwa będzie się toczyć do usranej śmierci z Pawełkiem w roli głównej. Czasami są takie powtórki, że naprawdę nie wiem, na co patrzeć. W tym wypadku nie będzie jednego bohatera, nie będzie dwóch, nie będzie trzech, a raczej cała mnogość antybohaterów, ale spokojnie, obejrzyjmy sobie, co tu się stanie, bo to jest ważne, bo ja do końca sam nie wiem jeszcze, co tu się odwaliło, ale zobaczmy, jak się rozgrywka potoczy. Na początek mamy PZ H, mamy KW-1, mamy M3D, Leoparda P26, mamy tutaj jeszcze Luxa, który przyjeżdża, i Covenantera, i naszego bohatera w AMX-40. Zaczyna się strzelanie. Dlaczego? Nie mam kurde pojęcia. W tym momencie ginie M3L, plutonik czołgów ciężkich, powiedzmy czołgów ciężkich. Zaczyna tutaj się strzelać z Leopardem. Leopard zostaje na 3 punktach życia, ponieważ oczywiście Panzer H ma tutaj potężną haubicę. KW-1 zaczyna tutaj delikatnie się przepychać, też jakieś skrapy robi. Covenanter też bez życia praktycznie. W tym momencie PZ strzela w KW-1, sam dostaje strzały nie wiadomo od czego. KW-1 się robi niebieska. Leopard dobija PZ-a, robi się niebieski. W tym momencie przyjeżdża przyjeżdża SAF, który ginie pod naporem KW-1, która jest zbanowana, tak samo jak Leopard. I uwaga, uwaga, wisienka na torcie, podjeżdża T-67, który obu niebieskich na sam koniec. Bang, bang, kończymy bitwę. Dwóch niebieskich i 6 czołgów rozwalonych. Można, można. Plutoniki, czym by była gra bez plutonów? Tym razem pluton pierwszy, tylko jeden w tej grupie na szczęście, więc łatwo go zobaczyć. Obie 257 oraz T-Dycha, jeden ma nick jak napój pomarańczowy, który jest ciągle w promocji, taki dobry, a drugi nie p***ł się, po prostu pisał Wojtas i dał randomowe cyferki. W tym momencie widzimy, nasz bohater niechcący potrąca T-10, Kapi strzela w naszego bohatera, robiąc się niebieski, przy okazji pisać najbardziej kliszowy tekst, jaki można napisać podczas strzałów kolegę: sorry, misklik. Oczywiście to samo powiedział lekarz, kiedy wyjmował go z inkubatora i niechcący podwyższył ciśnienie w inkubatorze. Jak widzimy, koledzy cały czas tutaj próbują przepychać się z naszym FV-em, strzelają do niego. Co ciekawe, robi to cały czas Kapi, mimo że jest niebieski, to on ma to w dupie, więc próbuje jeszcze kilka strzałów oddać. W tym momencie sukurs przychodzi, jego kolega Wojtas, który na pewno niejedną lagę w ręku trzymał. Jak widzimy, nasz bohater cały czas się broni, strzela do niebieskiego. Przepychają teraz naszego bohatera pod skałę. W obronie staje Arta, która niestety też jest brana na cel przez Wojtasa, który stwierdził, że nie, tak nie będzie, nie będzie mi to mówiła, co mam robić. Ginie Kapi, niestety 20% to jest za mało, żeby pomóc drużynie. Wojtas cały czas przepycha się z Artą.
która za chwilę niestety ginie pod naporem własnego pocisku, ponieważ chce strzelić Wojtasa, ale ginie od odłamków, a Wojtas dzielnie wraca i dokończy sprawę z naszym bohaterem, robiąc się niebieski i w ten sposób kończąc rozgrywkę. Mamy tak naprawdę 4 czołgi wyłączone z rozgrywki, 2 niebieskie, 1, 3 martwe. Czego chcieć więcej? Idealny randomek World of Tanks. Witamy serdecznie, spędźcie miło czas w grze. Zapewne nieraz spotkaliście się na polu walki z dowódcami. Oni wiedzą jak grać, oni wiedzą co najlepiej robić i to właśnie według ich rozkazów powinniście swoje poczynania wykonywać. Takim przykładem naszego wielkiego dowódcy jest KW-2, który zresztą ma nawet taki dowódczynik, jak widzimy. Gdzie on ten KW-2 jest? Margaritas Ante Porcos. No brzmi to bardzo, bardzo wynośle. Prawdopodobnie jest to taki zwykły Jan Kowalski grecki, ale spoko. KW-2 sobie podjeżdża tutaj pod nasyp, pod tą góreczkę. A nasz bohater i kilka innych medów upchały się oczywiście na kwadracie J7, żeby powolutku przepychać się do przodu. Jak widzimy, bitwa typu szturm, więc trzeba tutaj sobie na początek wyrobić troszeczkę miejsca, żeby ruszyć dalej. KW-2 cały czas klika, żeby ruszyły właśnie te czołgi. No i faktycznie czołgi ruszyły. Nasz bohater jeszcze chwilę tam trochę zaspał, co nie spodobało się KW-2, która oczywiście pierwsze co robi, to posyła w naszą stronę potężną bułę. Uwaga, leci pocisk i za 720. Nasz bohater kończy rozgrywkę. Oczywiście KW-2 zaczyna wyzywać do naszego bohatera, dlaczego on nie robi tak, jak on powinien. Faktycznie, może powinien troszeczkę szybciej się ruszyć z tego miejsca i zacząć przepychać ten cały bajzel, ale KW-2 wie lepiej. On go obserwował, on nie grał, on obserwował cały czas. A może zamiast obserwacji wypadałoby cokolwiek w tej bitwie zrobić. Na koniec to, co największy z wyrole na tym kanale uwielbiają, czyli ubijanie własnych art. Tym razem jest to wycinek ze strumyka od Kubisa Velkabuma, który oczywiście mi zezwolił na wrzucenie tego materiału. Gra tutaj w Plutonie z widzami, jednym z nich jest proboszcz, chyba tak to jest, tak nie, dobrze, to jest proboszcz? Proboszcz, przepraszam. To jest coś takiego, nieważne, kogo to obchodzi. Niestety proboszcz zrobi to, co nie powinno się robić, czyli strzeli do własnej arty. Pomyślałem, że to będzie zabawne na strumyku, bo to wszyscy lubią. I chyba tutaj mój komentarz będzie zbędny, bo zobaczcie na minę Kabuma po tym, co się stało. Ta twarz, moi drodzy, mówi wszystko. Z tego co wiem, na koniec Plutonu, po strumyku, Kabum powiedział kilka dosadnych słów koledze. No cóż, miało być śmieszne, a bo jakoś nie było. Ja się nie śmieję, podejrzewam, że inni widzowie też nie. Ale oczywiście są z wyrole, którzy lubią takie rzeczy, ale jest ich na szczęście mała garstka. Zakończenie odcinka powinno być przytupem i tak będzie w tym wypadku. Wielka bitwa, czyli 30 na 30, bo tutaj pojazdy się mocno naparzają, ale nie robi tego nasz Conqueror, który sobie tutaj upatrzył nasze artki do ubicia, bo tak, spoiler, artki wszystkie poginą. W jaki sposób? W najstarszy sposób, jaki znają górale i niestety mam wrażenie, że to właśnie ja ten sposób wam sprzedałem na samym początku, czyli blokowanie lufą lufy przeciwnika. Jak widzimy, sojusznik GWS-100 już ginie. Oczywiście z racji, że mapa jest ogromna, tutaj nie ma rysowania na ten pojazd, dlatego sobie obserwujcie minimapkę. Staram się tutaj zraz z superkonkurentem poruszać i zobaczyć jego postępowanie. Liczymy. Jedną artkę ma już na własnym koncie. Może nie na jego koncie, bo oczywiście formalnie nie on tą artę rozwalił, ale wiemy dokładnie o co chodzi. Jedziemy do kolejnej. Czy to będzie GW? Nie, tym razem Conqueror stwierdził, że no żeby nie było to zbytnio podejrzane, pojedziemy troszeczkę dalej. I w tym momencie widzimy na czatku, ginie sojusznik T-92 HMC. No cóż, zdarza się czasami. Nikt nie ma tutaj minus 1, minus 2 fraga, czyli nie było team killów. Wiadomo, stało się. Kolejna artka. Tym razem Super Conqueror sobie dobrał kolejnego GW i na szczęście i w nieszczęściu, nasz bohater zaraz ginie, dzięki temu kamerka się przerzuci na wspomnianego Super Conquerora, który ma oczywiście nick Easy, Gu, coś tam. Jak widzimy, po raz kolejny Super Conqueror stoi w miejscu, gdzie stoi nasza artka. No i na razie ta jeszcze żyje, ale
ale spokojnie, doczekacie się oczywiście, wyzwy role, że Artka zaraz powinna zniknąć z radaru. O, w tym momencie widzimy już, co robi Supercooker, stoi i blokuje lufą lufę przeciwnika. Mnie to bardzo ciekawi, dlaczego żaden z tych arciarzy nie zobaczył, że coś jest nie tak. No, spada nam punkty życia, no coś jest nie tak, dlaczego te punkty tracimy, nie ma, że to jest ostrzał przeciwnika. Więc coś musi być na rzeczy, dlaczego żaden z nich się nie wyszedł z tego cholernego snajperskiego, czy tam artyleryjskiego widoku i nie spojrzał, że jakiś debil stoi koło niego i próbuje mu zablokować lufę. W tym momencie Supercooker nie wie, co robi, czai się jak szpak. Nie? Próbuje chyba tutaj jakoś zmylić przeciwników, albo nawet swoich współtowarzyszy, bo może już wie, że oni wiedzą, że on to robi i zaraz po niego przyjadą, ale jeszcze jedna artka została, już mamy trzy na koncie, więc jeszcze jedna, zobaczmy, czy się uda czwartą artę ubić. Widzimy, jest tutaj bardzo ostrożny, widać, że się cyka, taki to odważny czołg oczywiście, gracz nie czołg oczywiście, bo wiadomo, najprościej ubijać własne arty. To świadczy właśnie o kunszcie takiego zawodnika. Po co ubijać arty przeciwnika, skoro łatwiej ubić własne arty? No przecież wiadomo, to jest najprostsza metoda, to jest najbardziej odważna i najbardziej męska metoda, bo to świadczy o waszym skillu, o waszych umiejętnościach. To jest najgorsze gówno, jak właśnie wykonać i tak samo gównianie jesteście wy, którzy to praktykujecie, jak i to gloryfikujecie. To jest najgorsze zachowanie, jakie może być. Przez to tracimy czołgi, przez to tracicie wsparcie, jakie może być dobry arciarz. Nie każdy takim jest, ale jak taki wam się trafi, to potrafi wam to dupę uratować. Ale kogo to obchodzi, ponieważ wiadomo, arty to zło, arty to największa klęska tej gry i trzeba się ich pozbyć, nieważne, czy są w naszej drużynie, czy nie. Brawo, fuck logic. I na tym kończę ten jakże przyjemny odcinek ciemnoty. Jak mówiłem wcześniej, zapewne w tym miesiącu pojawi się też drugi, bo mam sporo materiałów z kwietniowych, więc myślę, że czekajcie sobie na kolejny odcinek. A pod koniec oczywiście czerwca pewnie będzie odcinek z powtórkami z maja, więc myślę, że troszeczkę tej ciemnoty w tym miesiącu będzie. Plus jeszcze niedługo pojawi się jeden audiolog, audiolog, tak, którym parę ważnych kwestii poruszę, w tym antyciemnotę, bo już pierwsze powtóreczki do mnie trafiły, z czego bardzo się cieszę. Tyle z mojej strony, do usłyszenia, cześć!